Spokojnie się zrelaksuj. Odpręż się. Gdyż teraz jest czas tylko i wyłącznie po to, by się wyciszyć, by zapomnieć o wszelkich troskach, o wszelkich trapiących cię myślach. Bardzo istotne jest to, żeby znaleźć dla siebie takie momenty, takie chwile całkowitego, maksymalnego odprężenia. I to jest taki moment. Jak zawsze, zacznij od swojego umysłu. Jest on zawsze kluczowym elementem każdej relaksacji, każdego odprężenia. Uspokój swoje myśli. Nie próbuj skupiać się na żadnej z myśli. Jedynie obserwuj. Obserwuj. I akceptuj wszystko to, co twój umysł ci przynosi na tą chwilę. Nie próbuj tego zmieniać. Po prostu obserwuj. Jesteś w takiej sytuacji i życiowej, i każdej innej. Jesteś w takim wieku, że nie musisz przejmować się, że czasem coś nie idzie do końca po twojej myśli. To jest normalne i nawet w przypadku starań czasem się nie udaje, nie wychodzi. Ale teraz, dzisiaj, w tej chwili, nie skupiaj się na tym. Skup się tylko i wyłącznie na sobie. Skup się tylko i wyłącznie na swoim dobru i na korzyściach, jakie będą płynąć z tej głębokiej relaksacji. Płyń i idź z relaksacją niżej. Przyjmij sobie wygodną pozycję. Możesz sobie wygodnie usiąść, ale możesz też się wygodnie położyć i może to być wstęp do głębokiego, długiego snu. Myśli już są uspokojone, umysł spokojny. Pamiętaj, że umysł może być twoim najlepszym przyjacielem i dlatego nigdy z nim nie walcz. Jeśli już czujesz narastający wewnętrzny spokój, teraz odpręż swój kark, odpręż szyję. Niech swobodnie, ciężko spoczywa. Odpręż ramiona. Niech cała fala odprężenia podąża niżej i niżej i niżej. Odpręż całe ręce. Teraz niech odprężenie ci jeszcze niżej w dół twojego ciała. Odpręż brzuch.
Oddychaj spokojnie. Oddychaj naturalnie. Pomalutku. Pomalutku. Czujesz jak fala głębokiego relaksu. Coraz bardziej intensywnie. Przechodzi przez twój umysł i całe twoje ciało. Fala głębokiego relaksu. Dochodzi aż do twoich nóg. Relaksujesz nogi. Teraz czujesz, jak całe twoje ciało jest zrelaksowane, odprężone. Czujesz spokój. Spokój wewnątrz swojej głowy. Czujesz spokój wewnątrz całego swojego ciała. To jest coś, co jest ci bardzo potrzebne. Musisz takie chwile doświadczać i musisz takie chwile przeżywać. W życiu każdego człowieka są chwile uniosłe, chwile piękne, ale też i chwile trudne. A ja jestem przekonany, że stawisz czoła, jeśli znowu nadejdzie taki czas, to bardzo dobrze sobie poradzisz, gdyż wiem, jak dobrze radzisz sobie do tej pory. Nie zapominaj o tym. Zawsze doceniaj już te wszystkie sytuacje, które były i z których tak dobrze udało ci się wyjść. Możesz sobie wyobrazić, jak ogromny, jak duży jest wszechświat. Możesz wyobrazić sobie w tym całym wszechświecie ziemię, na której żyjesz, planetę, na której mieszkasz. Możesz wyobrazić sobie siebie. Jeśli będzie ci ciężko, jeśli będzie ci źle, zawsze możesz porównać i odnieść skalę swoich problemów do skali całego wszechświata, który jest bardzo, bardzo duży, który jest nie do pojęcia, do ogarnięcia przez żadnego człowieka. I cały czas się powiększa i powiększa. Wtedy z taką świadomością może się okazać, że problem, z którym się musisz zmierzyć, wcale nie jest taki duży. Na pewno sobie poradzisz. Na pewno sobie poradzisz. Oddychasz spokojnie, miarowo. Czujesz się bardzo dobrze sam z sobą. Kochasz siebie. Czujesz wewnętrzny spokój i szczęście.
uczucia i takie emocje będą w Tobie narastać. A jutro, jak się obudzisz, to możesz poczuć, że właśnie takie emocje pozytywne, budujące, optymistyczne będą Cię wypełniać. Teraz po tej głębokiej chwili wspólnej relaksacji możesz udać się do swojej bezpiecznej krainy, w której zawsze dobrze zasypiasz, w której zauważasz, że zawsze wszystkie rzeczy układają się po Twojej myśli. Wszystkie sytuacje, wszyscy ludzie Ci sprzyjają. Lubisz to miejsce, udaj się tam teraz. Poczuj, jak narasta w Tobie bardzo wielka ochota, by pójść spać, by skorzystać z tego naturalnego czasu przeznaczonego na odpoczynek i z tą świadomością świeżości jutro po głębokim snu, po przespanej nocy się obudzić ze świeżym umysłem, optymizmem.